Mamy ciekawą sytuację, kiedy po stronie stołu wydawców jest mniej więcej prawie tyle osób, co po stronie publiczności. I staje się to już powoli coraz wyraźniej zarysowującą się tendencją. O kwestiach rynkowych, o kwestiach związanych z ofertą wydawniczą pogadamy za chwilę. Ale najpierw może standardowo puszczę w ruch mikrofon, poproszę każdego o przedstawienie się w imieniu wydawnictwa i powiedzenie, co tam słychać. Raz, dwa. Witam Państwa, Jakub Pietrasik, Taurus Media. Co słychać? Dobrze, jak widać, jesteśmy w komplecie, jest nas coraz więcej, rozrasta się rynek. Nic tylko się cieszyć, prawda? A co tam w ofercie? Ale w naszej ofercie? Komiksy, tak. Przede wszystkim komiksy. Cóż za zbieg okoliczności. Dobrze się składa. Robimy to, co do nas należy, czyli utrzymujemy tempo z poprzednich lat, ani więcej, ani mniej. Wydaje mi się, że przy tym zalewie komiksów na rynku polskim to jest akurat. A głównie publikujemy w tym momencie komiksy frankofońskie, ale nie odżegnujemy się od amerykańskich. I tak powolutku, krok po kroczku. W tym roku wielkim hitem dla nas będzie oczywiście Valerian, który się pojawi na ekranach kin. Film nieznacznie prawdopodobnie wpłynie już na sprzedaż samego komiksu. Może być tylko lepiej, bo już w tym momencie jesteśmy zadowoleni. Przekazuję pałeczkę dalej. Po co ci kolejne krzesło na trzech? Jakub jeszcze jest. Jakub, zapraszamy z tej strony. To był jak zwykle delikatny. Ja zostanę tutaj. Nie. Chodź tutaj. Jedna rodzina, chodź tu. W czasie festiwalu będzie jakiś nowy wydawca. Dobra, cicho tam gaduły. Jest jedna kobieta wśród nas, więc oddajemy jej głos. W końcu. Parytety. Znaczy ja nie do końca wiem, co ja mam powiedzieć, tak? Bo... Przedstaw się jako wydawca, powiedz coś o otwarciu pana. No dobrze, jakoś tak wyszło, że w tym roku, miało być w zeszłym roku, ale pewnie część obserwowała, że się nie udało, że w tym roku udało nam się wydać ten pierwszy tytuł W bólach i mękach w końcu, OMG Wytwórnia Słowobrazu. I ten tytuł to jest Jamis Legion. Co więcej mogę powiedzieć? No, będzie następny. W tym roku. A w kolejnym roku będzie jeszcze kolejny. Jak dobrze wszystko pójdzie, tak? To znaczy, no jest szansa na to, że dobrze pójdzie. No i pewnie w kolejnych latach będą następne. Jak dobrze wszystko pójdzie, więc... No nie wiem, trzymajcie kciuki, tylko tyle mogę powiedzieć chyba od siebie. Natomiast powiem jedną ciekawostkę. Ten tytuł, który teraz był wydany, moim zdaniem jest bardziej takim męskim tytułem. Więc jakby... Dla dużej części tutaj osób przebywających to jest raczej natomiast ten kolejny będzie już może trochę bardziej taki ogólny, natomiast trzeci będzie męski. Znowu. Chyba. Dobra, przekazuję pałeczkę dalej tu. Może jeszcze z tej strony, a potem pójdziemy w drugą stronę sali. Dobrze, też szukowałem, nazywam się Jakub Syty, jestem wydawcą Kubusse. W mojej ofercie są komiksy Jeana Van Amme'a, mojego idola, i to jest pierwszy jego tytuł, który w przyszłym roku będzie już, można powiedzieć, święcił 50-lecie powstania. Pierwszy tytuł Van Amme'a, czyli Epoxy, oraz seria Lady S. Paweł Timofiejuk, Team of Comics. Wydajemy komiksy, wiadomo. Trochę ich już wydaliśmy. Ofertę mamy różnorodną, można się z nią zapoznać na dole. Kto się nie zapoznał, to wtedy polecam właśnie szczególnie zapoznanie się z naszą ofertą, ale też z ofertą pozostałych tutaj zgromadzonych. Jak widać, względem ubiegłego roku jest nas znowu troszeczkę więcej, nikt nie umarł, więc należy się cieszyć. Cześć, Karol Żaczek, Planeta Komiksów, przynajmniej brzydsza strona Planety Komiksów. Może to mało popularne, ale skorzystam z okazji, powiem coś, co już gdzieś podkreślałem. Dziękuję wszystkim wydawcom bardziej doświadczonym ode mnie za podpowiedzi, know-how. To się rzadko zdarza, żeby nowy gracz na rynku dostawał po prostu takie duże wsparcie. Fajnie, wszyscy są ewidentnie fanami komiksu i nie było czegoś takiego, że nie wiem, nie pomogę ci, nie podpowiem, bo jesteś konkurencją. To się rzadko zdarza, także dzięki wielkie.
My wydajemy generalnie hardcore tak zwany, czyli jakieś takie mocniejsze, poryte historie. W tym momencie kontynuujemy, wydajemy serię Chłopaki, to jest nasz bestseller i zamierzamy dalej grzebać w tym rynku, tak? Czyli im bardziej coś kontrowersyjne, poryte i raczej amerykańskie jednak, to podchodzi pod nasze zainteresowanie. Konkrety na Łodzi. Dzięki. Rozosobło, nie mówić słuchanami. My wydajemy japońszczyznę dla dojrzalszego czytelnika. W tym roku troszeczkę zwolniliśmy, były problemy zdrowotne wśród naszej ekipy, ale mam nadzieję, że wszystko wyjdzie ok. Obecnie z takimi naszymi sztandarowymi seriami jest Monster, którego zakończyliśmy, Vinland Saga, czyli saga winlandzka, który pierwszy tam się dopiero co ukazał, historia o wikingach, więc sądzę, że temat na topie. No i naszym flagowym takim też twórcą jest niestety zmarły w tym roku Jiro Taniguchi, którego będzie więcej. Dzień dobry, Wojciech Szoty, wydawnictwo komiksowe. Jak Radek wydaje japońszczyznę, tak my wydajemy polszczyznę w tej chwili. Wydawnictwo skupi się już tylko i wyłącznie na polskich tytułach, chociaż oczywiście zarzekała się, że Babłota, im się to kilka razy zdarzyło i później wydawaliśmy na przykład książki dla dzieci, więc nie do końca mogę obiecać, że będzie tylko ta polszczyzna, ale raczej tak. Dokończymy też serię, które rozpoczęliśmy. No i tak jak mówię, będą kolejne komiksy, zwłaszcza w serii Nowy Komiks Polski. I zobaczymy też, co czas przyniesie, ale na pewno będzie nas trochę mniej, ale przynajmniej będziemy się mogli lepiej może skupić na promocji poszczególnych tytułów, a zwłaszcza promocji autorów i autorek. Krzysiek Ostrowski, ja reprezentuję Nonstop Comics. My jeszcze nic nie wydaliśmy. Planujemy wydać pierwsze polskie tytuły, znaczy licencyjne tytuły we wrześniu. Głównie amerykański komiks. Zaczynamy od Paper Girls, Giant Days, Tank Girl. I nie pamiętam, Bond, Elisa, w dalszych planach, ale do końca roku jeszcze początki kilku serii, między innymi Low Revival, Kill or Be Killed. I tak chyba z początkiem czerwca pełen katalog przedstawimy, zapowiedzi do połowy 2018. Dzień dobry, Szymon Holcman, reprezentuję Kulturę Gniewu. Patrzę po sali, widzę same znane twarze w zasadzie, więc chyba nie muszę mówić, co Kultura Gniewu robi. W dużym skrócie komiksy dla dzieci i dorosłych, polskie, zagraniczne, różnorodne. Myślę, że każdy na naszym stoisku znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy nieustająco, do 17 zdaje się są targi, więc można to zwiedzić. Nie wiem, czy o zapowiedziach nie będę mówił, my dość szczodrze dzielimy się informacjami o tym, co planujemy, co się będzie działo na naszych kanałach społecznościowych. Serwisy internetowe też o tym piszą, piszą o tym nasi też autorzy, więc raczej gramy w otwarte karty. Jak pojawią się jakieś konkretne pytania, to z przyjemnością odpowiem. Witam, Robert Lipski, prezentuję Mocha Comics. Jako tłumacz współpracujący z tym wydawnictwem. Na razie póki co jesteśmy, że tak powiem, w terminowo wydaliśmy wszystkie rzeczy, które są w zapowiedziach. Były zapowiedziane na targi książki. Do targów udało nam się wydać wszystkie tytuły, które chcieliśmy wydać do tej pory. Będziemy kontynuować nadal Bękarty z południa Jasona Aarona, tą taką mroczną historię, dramat z elementami kryminału. Będziemy też kontynuować historie związane z superbohaterstwem, czyli Jessica Jones, którą już wkrótce za miesiąc powinien wydać trzeci tom. Będziemy kontynuować też Czu, który jak na razie bardzo dobrze idzie, bo jesteśmy w połowie serii. Na szóstym tomie zostało jeszcze 6. Seria jest skończona. Miejmy nadzieję, że uda nam się wydać ją do końca przyszłego roku. Być może ostatni tom na początku 2019. Natomiast generalnie rzecz biorąc, następne wiadomości dotyczące nowych tytułów będziemy chcieli podać podczas festiwalu w Łodzi. Natomiast do festiwalu w Łodzi mam nadzieję wydać te wszystkie rzeczy, które są w naszych materiałach reklamowych i zapowiedziane na drugą połowę roku. Większość rzeczy jest już przetłumaczona i jest w składzie, także czeka na wydanie. Dziękuję bardzo.
Dzień dobry, Bartek Kurz, wydawnictwo Kurz. Wydaje komiksy europejskie, klasykę komiksu europejskiego, mainstream, Storm, Druna, Largo, sensacyjne, fantastyczne, historyczne. Coś jeszcze mam dodać? Nie wiem. Dzień dobry, Marcin Kamiński, wydawnictwo Scream. Również chciałbym podziękować wszystkim naszym kolegom, którzy nas wspierali przez dwa lata, bo dzisiaj świętujemy drugą rocznicę Screamu na rynku. Specjalizujemy się w komiksach frankofońskich. Głównie, taka główna nasza seria to jest Uniwersum Inkala. Skończyliśmy właśnie Metabaronów, Kasta Metabaronów w ekskluzywnym wydaniu ze Slipcase'em. Rozpoczynamy w Łodzi z Technokapłanami w ekskluzywnym wydaniu. Będzie też nowy Metabaron, to jest nowość na rynku polskim absolutna. Obok komiksu frankofońskiego i klasyki komiksu frankofońskiego przedstawiamy również najbardziej poczytnych autorów współczesnych. Niedługo skończymy serię Bunkier Beka, serię Sanktuarium już skończyliśmy nieco wcześniej. I to, co jest, jeśli chodzi o komiks amerykański u nas, jest to Uniwersum Alliance'a, współpracujemy z Dark Horse'ami. I będzie też niespodzianka na Łódź, będzie to Alliance Anniversary. Teraz jest tak naprawdę to, co jest nowe u nas, to jest Mignola. W zasadzie to wszystko, dziękuję. Dzień dobry, Leszek Kaczanowski, wydawnictwo Ongryz. Wydawnictwo Ongryz zajmuje się niszowymi, starymi, zapomnianymi już komiksami, jak Kapitan Żbik, Profesor Filutek czy Sędzia Dredd. Niszowe. W ten sposób pokrótce podsumowaliśmy to, co wydawcy robią, co planują w najbliższym czasie. No i tak jak powiedzieliśmy chwilę temu, coraz więcej nas tutaj siedzi na tym panelu z roku na rok. Grono się poszerza. Co więcej, wydawnictwa, które już działają, poszerzają ofertę. Ja nie mówię tutaj tylko o nas zgromadzonych, mówię też o Egmoncie, którego tutaj nie ma, a którego ofensywa wydaje się cały czas rozkręcać. Więc pytanie moje do wydawców, jak wy postrzegacie rynek? Czy z tą ilością rozrostu oferty, poszerzającego się grona wydawców, rosnących list zapowiedzi, faktycznie mamy do czynienia ze zwiększającym się rynkiem odbiorców? Może więksi wydawcy powinni zacząć. Wydaje mi się, że odbiorców jest więcej. To jest moje takie spostrzeżenie. Ale czy aż tylu więcej? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że nie. Z mojej perspektywy tytułów przybywa zdecydowanie szybciej niż odbiorców. No, dlatego, to może znaczy, czy dlatego ktoś... na przykład wydawnictwo Kubusse ma bardzo wąską ofertę, nie stara się wprowadzać nowych tytułów zbyt wielu, żeby no też nie zaburzać bardzo mocno konkurencji. Ja tak może, bo jako wydawnictwo komiksowe to my tam nie sprzedajemy już teraz tak dużo egzemplarzy, ale jako Gildia sprzedajemy wszystkich Państwa, więc ja bardzo się cieszę, że Państwo wydają dużo komiksów, będzie ich coraz więcej, ponieważ ja je wszystkie sprzedam, więc jakby to jest fajne. I dlatego nigdy nikogo nie traktowałem jako konkurencję, jako wsparcie mojego biznesu, więc ja bym chciał powiedzieć, że niestety, ale w tym roku po raz pierwszy widzimy stagnację na rynku, jeżeli chodzi o sprzedaż, to znaczy pojawiło się więcej tytułów, a sprzedaje się coraz mniej egzemplarzy. I to jest pierwszy rok w takiej 8-9-letniej historii sklepu właściwie. Bo interfejs zmieniliście. Nie. Czy wrócisz na interfejs? Bardzo byśmy chcieli, żeby to było spowodowane interfejsem, ale nie, no to są dość wyraźne. Czy wrócisz poprzedni więc, interfejs? A on jest cały, koniecznie nie jest dostępny cały czas, tylko trzeba było z niego wejść. Przepraszam, że ja wejdę, ale to mówimy tylko o gildii, tak? Nie mówimy... No tak, tylko że my sprzedajemy około 20-30% całego rynku w tej chwili. Więc jakby, no to jest... tak, to nadal mówimy tylko o gildii. Tak, myślę, może pani spytać o Empiku, jakby oczywiście, jeżeli ktoś pani odpowie z Empiku, to myślę, że będzie to ciekawa dyskusja. Bym chciał tylko skończyć, co zacząłem mówić, że jest po raz pierwszy, jakby, tak, obserwujemy dokładnie rynek, jakby mamy dokładne dane, jest po raz pierwszy spadek sprzedaży na 1,4 tytuł. I to się do tej pory nie wydarzało, to znaczy, że troszeczkę, i to też potwierdzają mi koledzy z tego, co wiem, że troszeczkę tych tytułów jest za dużo. Też jest jeszcze jedna rzecz, czytelnicy, czytelniczki gubią się w tytułach. I tutaj od strony obsługi klienta dostajemy po raz pierwszy też taką bardziej mocny feedback, że bardzo chcemy katalogi, wszelkie w PDF-ach, katalogi wydawnicze. Faktycznie bardzo się przydadzą. I tutaj Egmont i Mucha, które robią takie fajne katalogi, to klienci na nie naprawdę, przepraszam, że brzydko powiem, lecą na te katalogi.
No, tego brakuje, bo klient zaczyna się naprawdę gubić w ofercie. No, żeby przedstawić no, nowości na maj, no to trzeba byłoby stworzyć właściwie osobną stronę pod tym komiksy majowe, tak? A to, co będzie się działo od września, zwłaszcza, że teraz Festiwal Ludzki jest troszkę wcześniej, więc to się zaczynało w październik, listopad, grudzień. Mieliśmy taką kumulację, teraz ta kumulacja się zacznie we wrześniu, więc będzie ten okres trwał o miesiąc dłużej. I to będzie zarówno dla nas oczywiście trudny okres, ale dla nas to jest fajnie, ale jak to jest trudny okres dla czytelników, czytelniczych, klientów, to jest już troszkę gorzej, więc no, ja bardziej przejrzyste te oferty by się przydały, szczerze mówiąc, tak od strony sklepu mogę powiedzieć. Bo od strony drugiej strony oczywiście dla nas jest fajnie, że poszerzacie i szukacie jakby nowych terytoriów komiksowych, to jest świetne, chociaż oczywiście się dubluje mocno i czasem może byłoby to bardziej spenetrować szerzej, no, ale jakby jest fajnie i my się cieszymy akurat z tego, że jest dużo wydawców i nowych wydawczyń też, więc jest bardzo fajne. Wojtku, ja tak pozwolę sobie. Rzeczywiście zgadzam się z tobą. W tym roku zdecydowanie można odczuć, że rynek komiksowy złapał zadyszkę. Pojawia się nas coraz więcej, nas komiksiarzy, ale to jest parę punktów procentowych w skali roku, a nie tyle, ile pojawia się komiksów. Z tym, że my również prowadzimy sklep stacjonarny, sklep internetowy, Centrum Komiksu, więc rozmawiam bezpośrednio z ludźmi, którzy przychodzą do nas i widzę, jak pocą się przy półce z nowościami, zastanawiając się, co właściwie wybrać. Ja dostrzegam, że przede wszystkim cierpi na tym rynek komiksów superbohaterskich, czyli tak jak my tutaj siedzimy w większości, to nie powinno nas to boleć. Za to rzeczywiście Egmont, który jest zdecydowanie największym graczem na rynku komiksowym, powoli zaczyna kanibalizować sam siebie, czyli ludzie zaczynają się zastanawiać pomiędzy wyborem, nie pomiędzy wyborem komiksu frankofońskiego a Supermanem, a pomiędzy Supermanem a Batmanem. Obydwa. I w środku czy na zewnątrz? Także rzeczywiście jest ciężko. Wydaje mi się, że idealnie w tym momencie byłoby przystopować, zachować równe tempo, no ale mamy takie duże właśnie wydawnictwo, które chce zmonopolizować trochę rynek i to się podejrzewam, że odbije w pierwszej kolejności na właśnie największych graczach, a dopiero potem my odczujemy, co się właściwie dzieje. Nie, czy mniejsi wydawcy niż Egmont zgodzą się? Znaczy ja tutaj chciałem dorzucić pewnego rodzaju komentarz, ponieważ Wojtek mówi, że się w tym roku zaczęło dziać, a jak z kolei spojrzymy na rynek komiksu japońskiego, który troszeczkę wcześniej zaczął tak ostro iść, gdzie ja kilka lat temu wydając 15 tytułów rocznie, 15-20, to była mniej więcej 1/3 rynku komiksu japońskiego. Teraz tych komiksów wychodzi około 30-40 miesięcznie. To jest już straszna ilość i największy wydawca, jakim jest JPF, już jakiś czas temu, chyba z rok czy dwa lata temu, zaczął mówić wprost, że sprzedaje się bestsellerów teraz tyle, co kiedyś średniaków, jeśli chodzi o nakład. Że jak gdyby jest fajnie, no bo jest coraz większa rozpiętość tych tytułów, ale z drugiej strony też jest niestety tak, że już nawet hity trudno sprzedać powyżej pewnego nakładu. No, ja powiem tak, my wydajemy teraz głównie tytuły, które wiemy, że się nam będą bardzo dobrze sprzedawać. No i nie czujemy tego jak gdyby spadku, ale jak gdyby nie pozwalamy sobie na takie eksperymenty jak kiedyś. I być może no, gramy trochę bezpieczniej. Też no niestety, ale no, zastanawiam się, bo rok temu już o tym mówiłem, że jest taka tendencja, że jak Egmont zaczyna dość dużo wchodzić w komiksy, dość dużo wydawać, to już był w pewnym momencie taki krach, który Egmont zaczął wtedy bardzo takie niezależne rzeczy wchodzić. Nie. No i nie no. Dokładnie ale lata nie, no wtedy... 2000, zaraz. Dokładnie lata 2005-2007. Tak. Mogą Państwo się sobie cofnąć się w czasie, prześledzić wtedy zalew komiksów, właśnie ofertę Egmontu, gdzie był zalew komiksów przez Egmont.
I myślę, że Egmont idzie, działa w tym roku, znaczy od 2 lat działa w tym samym kierunku. Tylko warunki się troszeczkę bardziej zmieniły i już nie będzie to wyglądało tak jak wtedy. Ale wiesz co, Paweł, ja mówię raczej o tym momencie, kiedy tam odpadł Sutor, odpadła Mandragora. No to ja się powiem w ten sposób. Odpadną ci, którzy nie mają racjonalnej polityki wydawniczej. Nie no. Wszyscy, którzy przeliczyli się z kosztami i tak dalej, po prostu ja od razu... rynku. Niestety, takie są realia rynku. Tylko korzystając jeszcze z tego, że Wojtek zaraz przejmie mikrofon, chciałem się zapytać tylko go jeszcze. A jak widzisz, czy bo mówisz, że no, sprzedaż jednostkowa tytułów spadła trochę, a czy liczba klientów rośnie? Jak to wygląda? Liczba klientów i klientek szczęśliwy cały czas rośnie, chociaż jest to wolniejsze. Znaczy wszystkie dynamiki, jakby tak, wszystkie słupki w tym roku troszeczkę siadły, tak? Okay. To idzie do, wszystko idzie do góry, no ale jakby już jest ta dynamika jest dużo mniejsza po prostu. I to nie jest tylko kwestie samego sklepu, tylko ja to widzę zresztą, ja tego nie widzę tylko w sklepie, tak? Ja to widzę w GFK Polonii, gdzie pierwsze 10 tytułów to są tytuły, przepraszam, ale nie ma tego wydawcy z nami. Największą wydawcą komiksów w Polsce, obok Egmontu, jest Amlet, tak? Lego Ninjago to są nakłady kilkanaście tysięcy egzemplarzy w tej chwili, tego wydawcy z nami nie ma, jakby ten wydawca ma nas. I też jest to, co jest fajne, to, że wielu wydawców eksperymentuje z komiksem. Takich bardziej mainstreamowych, tak? Wielka Litera, Znak, nasza księgarnia teraz wydała komiks, bardzo zresztą faktycznie jakościowo świetny, więc wydawcy troszeczkę eksperymentują. A ja się chciałem, że bo tak powiedziałeś, Przemku, że wszystkich oferta rośnie. Właśnie nie. Tych wydawców, którzy są tutaj zgromadzeni, ta oferta dynamicznie nie rośnie, a nawet przy części wydawców, co powiedział Radek i ja też powiedziałem, my się wycofujemy powoli z ryzyka, albo na przykład ja robię rzeczy tam, gdzie wiem, że mogę się skupić i pobawić tym po prostu, a nie, przepraszam za to słowo, ale nakurwiać kolejne frankofony, to fajne to jest, no ale po 10 tomie to jest się trochę zmęczony. Więc co w takim razie jest alternatywą? Próba wyjścia poza środowisko, tak jak robiliście to z totalnie nienostalgią, bo to ma potencjał gdzieś tam indziej, trzeba do tego kiedy to wychodzić. No ja się osobiście w tym roku będę tak troszeczkę sobie eksperymentował z tym, że będziemy na Big Book Festival, na festiwalu języka polskiego w Szczebrzeszynie, czy jak on tam się nazywa, podobnie. Będziemy na festiwalu Olgi Tokarczuk we Wrocławiu, w Wałbrzychu. Więc my będziemy sobie jeździć tak jak niektóre hurtownie jeżdżą sobie nad morze z tanią książką i tam świetnie na tym zarabiają, tam też będziemy właśnie jeździć tam, gdzie Państwo będą odpoczywać, to my będziemy. Nie wiem, czy może się spotkamy. Nie słucham. Wolny mikrofon. Ja bym chciał parę słów. Dodam coś od siebie z perspektywy sprzedaży komiksów. Ewidentnie widzę u siebie w sklepie odpływ klienta od komiksu anglojęzycznego, amerykańskiego, superbohaterskiego. Mnóstwo klientów przychodzi mówiąc, że dobra, wziąłbym to, ale Egmont i tak to wyda po polsku, więc... Jeżeli ktoś dostaje w tym momencie, kolokwialnie mówiąc, po tyłku, to... oryginalne komiksy amerykańskie, natomiast ja wciąż widzę, że są nisze niezagospodarowane tematycznie. Też wyraźnie jakoś czuję z rozmów z klientami, że cała masa ludzi takich bardziej doświadczonych komiksiarzy, są moim zdaniem w ogóle dwie grupy się zrobiły odbiorców komiksu. Ludzie z doświadczeniem, którzy wiedzą co robią. Cała masa młodych ludzi, którzy kupią komiks w Empiku, bo obejrzeli film ze Spider-Manem i szukają Spider-Mana. O tej grupie odbiorców ja przynajmniej wiele nie wiem, tak? Ja się mogę wypowiadać trochę za osoby, które do mnie przychodzą. Oni wprost mówią, że mają dość superbohaterskich komiksów, szukają czegoś takiego, nie wiem, poważniejszego, głębszego, mroczniejszego i gdzieś tam widzę jakiś potencjał rozwoju rynku w tym kierunku. Dzięki. Jak to ładnie ktoś powiedział na jednej z grup, komiks superbohaterski jest współczesną mangą. Znaczy, ja rozumiem to przesłanie, bo jako też badacz komiksu, ja pisałem, że rozwój mangi był uzależniony od takich trzech fal. Pierwsza fala to była Czarodziejka z Księżyca, która była tam wspierana przez tytuły na Kanal Plusie, czyli ci bardziej poważni fani mangi to byli ci, co oglądali tam Akira Ghost in the Shell i tak dalej. Druga fala to był Dragon Ball, ewentualnie gdzieś tam Pokémony, chociaż Pokémony wtedy w Polsce nie zaskoczyły tak jak teraz. No i trzecia fala to była Naruto. I ja już tak trochę smutno podsumowałem, że teraz jest rozwarstwienie rynku, jeśli chodzi o animację japońską, tak duże, że nie widzę potencjału, żeby pojawił się taki kolejny gracz, który napędzi ten rynek w ten sposób. A okazało się, że
coś podobnego się pojawiło w postaci seriali kinowych Marvela, gdzie właśnie jest taka cała grupa, bo w tamtych falach jak gdyby mangi była cała grupa, która czytała tylko Czarodziejkę, czytała tylko Naruto, czytała tylko Dragon Ball, nie czytała nic więcej. Po prostu tylko te serie. Tak teraz są tacy, co czytają tylko Marvela. I to jest właśnie to. Kolejne. Czy ja powiem, czy mogę? Ja powiem tak trochę od siebie, troszkę troszkę może nie tyle zmienię, ale będę próbował z troszkę innej perspektywy powiedzieć, ponieważ jako tłumacz, że tak powiem, się wypowiadam, nie jako wydawca, tylko jako tłumacz pracujący dla różnych wydawnictw, ale między innymi właśnie dla Mochy i dla robiące rzeczy dla wielkiej kolekcji Marvela. Mianowicie przede wszystkim jest straszna różnica pomiędzy. Ja mogę się wypowiadać na temat warstwy tekstowej komiksów, które tłumaczę. I z jednej strony to jest fajne, że przygotowuje się nowe pokolenie ludzi, wychowuje się je dla komiksu, czyli tak od dziecka w zasadzie, że już są pewne grupy wiekowe, pewne komiksy dostosowane do pewnych grup wiekowych. I to się widzi, znaczy w Marvel Now na przykład, czy w tym nowym DC, które było. Jest straszna różnica pomiędzy starymi komiksami, które wychodzą, na przykład te klasyki, które wydajemy w wielkiej kolekcji Marvela. I tam jest niesamowita różnica pomiędzy właśnie warstwą treściową i tego, co i samym przekazem. Z jednej strony komiksy, które kiedyś były wydawane, mogą być uważane za przegadane, a z drugiej strony i warstwa językowa jest niesamowicie bogata w porównaniu z tym, co jest dzisiaj. Jak ja porównuję niektóre tytuły tłumaczone obecnie dla tych nowych serii wychodzących, to po prostu kiedyś sobie ludzie żartowali, że komiks to jest taki łupcup, bęc, prawda, i tam jebudu. I niestety z jednej strony fajnie, że to się przygotowuje nowego czytelnika, ale z drugiej strony strasznie się zubaża język, bo jeżeli ja mam tekst, w którym rzeczywiście 30% tego, albo 20% tekstu to jest właśnie, za przeproszeniem, łup, cup, pęc, jebudu, plus znaki, które mają symbolizować wyrazy uważane powszechnie za obraźliwe, a które nie mogą być wydawane w komiksach dla określonego czytelnika w określonym wieku, to ja się troszkę, z jednej strony jest fajnie właśnie, tak jak mówię, że się przygotowuje to nowe pokolenie, a z drugiej strony ja się troszkę przerażam, bo zubożenie języka niestety wydaje się być faktem. Także tyle z mojej strony jako tłumacza, ale fajnie, że się wydaje te stare rzeczy, które można poczytać i rzeczywiście wtedy się czyta i to jest rzeczywiście graphic novel. Także dzięki, na razie, jak coś jeszcze będę miał mądrego albo niemądrego do powiedzenia, to się jeszcze odezwę. A jak diagnozujecie naszego dzisiejszego polskiego czytelnika komiksów? Dlatego, że jak wiemy, mamy tych kilka różnych kolekcji superbohaterskich kioskowych, mamy tą całą superbohaterską ofensywę, cztery linie wydawnicze tak naprawdę od Egmontu. Czy ci czytelnicy według was migrują, szukając innej, alternatywnej historii mainstreamowej albo czegoś ambitniejszego, czegoś dla dojrzalszego, bardziej magającego czytelnika? Czy jednak mamy rozwarstwienie tych, którzy czytają kolejne Iron Man, Batman i tych, którzy czytali 10 lat temu inne, różne historie i dalej czytają różne inne historie, ale tej migracji raczej nie ma. Macie na ten temat punkt widzenia, Wojtek, widzę. Znaczy ja dalej widzę to, co mówiliśmy rok temu, dwa lata temu i pewnie koledzy, koleżanki mówili wcześniej, że jest, i to jest fajne, że wydawcy wychowali sobie własne czytelniki. Czyli ja mam czytelnika, który kupuje wszystko od Timofa, tak, takie koszyki Timof i bara wam do tego. Koszyka i nikt się nam nie dostanie do tego koszyka. Jest koszyk Kultura Gniewu i do tego koszyka też raczej się nikt nie dostanie. Tak? Czasem się te koszyki łączą, ale zabawne nie zawsze. Ja, jak wydawaliśmy więcej po 20 tytułów, właśnie to próbowałem robić jakieś bagażemicy dla każdego i to jakoś tam działało, chociaż też faktycznie fajnie mieć taką bardziej skonkretyzowaną chyba jednak kofertę, tak jak patrzę z perspektywy iluś lat, bo wtedy te czytelniki, czytelniczki się wychowuje faktycznie bardziej świadomie i bardziej świadomie można im pokierować w niektóre odmęty szalone, ale można. Więc to na pewno. A ja mam swojego czytelnika, tak, którego więcej osób walczy. Mam wrażenie, że tego czytelnika najwięcej osób walczy. I ostatnia grupa odbiorców, która ja teraz z Szymonem mam chyba. To jest najciekawsza. Taka, to przy okazji totalnie nostalgii, właśnie przy okazji jakichś wyjazdów na, wiecie, festiwale takie.
no nie komiksowe, tak? Gdzie nagle my jesteśmy tymi szaleńcami, którzy stoją z tym komiksem, a dookoła są ludzie, którzy no beletrystyka to powieść, tak? To jakieś grupy to mistrza bez obrazków. I wtedy bardzo ciekawie, bo się okazuje nagle, że z podziemia wychylają to coraz częściej ludzie, którzy mówią, że tak, czytamy komiksy, gdzie ja mam coraz więcej jest dziennikarzy, którzy kompletnie z mediów, które nam się wydawało, że komiks tam nie pójdzie, że tak, że trafiamy z tym. Aha. Więc coś się stworzyło takiego, że ta grupa takiego, nie lubię tego określenia, ale odbiorcy z klasy średniej aspirująca z dużych miast, faktycznie zaczyna być modny komiks wśród tej grupy. I to jest wielka zasługa, zwłaszcza, ale tak myślę sobie, patrząc historycznie kultury gniewu, i to jest wielka zasługa Szymona Holzmana et consortes, duża zasługa Timofa festiwalu, tego, że jesteśmy właśnie przy okazji targów komiksowych, wiecie, ludzie przez przypadek nagle wchodzą do komiksu, po prostu poszli prosto, tak? I nagle pytają się, a gdzie są książki? Ja mówię, u nas też. Ale Mają książek, są tylko komiksy. No właśnie. Tak. No i jest zabawnie dzięki temu. I ja myślę, że ta grupa się pojawi, to jest takie fajne, wiecie, że nagle przychodzą ludzie, którzy wydawałoby się, że kompletnie komiksy nie mają. I naprawdę znają sporo polskich autorów, kibicują im. Tylko, że to nie jest taka jednolita grupa odbiorców, odbiorczy, tak? Jest bardzo trudno to, bo one są sproszone i trudniej jest do nich dotrzeć. Już nic nie powiem. Co. To ja tylko jeszcze powiem, dobra, zaraz. Zaraz popojemy, co musi pogadać. Znaczy ja powiem tylko tak, ja już jakiś czas temu przestałem się głowić nad tym, jaki jest ten czytelnik. Czytelnik jest jaki jest. Wybiera rzeczy, które lubi. Zacząłem się bardziej skupiać na tym, jak z tą treścią do niego dotrzeć. Bo do niektórych czytelników i tak nie dotrzesz z treścią, którą ja przekazuję, bo oni twardo będą stali przy komiksie na przykład superbohaterskim i nigdzie więcej nie pójdą, ani do frankofona, ani do mangi, ani do poważniejszego komiksu. Będą mieć 50-60 lat dalej, będą się podniecać majtkami na głowie i tak dalej. Natomiast trzeba wychodzić i dociągnąć nowego czytelnika z przekazem. I to się liczy przede wszystkim. Natomiast to, jaki jest ten czytelnik komiksu, jakie są jego segmenty, jakich dzielimy, segregujemy, to już zostawmy teraz dla badaczy. Dla Wojtka i innych, tak? Ja od lat, podczas rozmaitych spotkań, podczas rozmaitych wywiadów powtarzam, że mnie generalnie, nas generalnie, z naszą ofertą, czytelnik komiksowy mało interesuje. On jest sobie i on po nasze rzeczy sięgnie, możemy my go przekonać, tylko i wyłącznie jakością edytorską, doborem tytułów i tak dalej. Natomiast nas interesuje czytelnik, który jest zainteresowany współczesną literaturą, kinem, muzyką. Człowiek, który się po prostu interesuje kulturą. Dlatego od lat zamiast jechać na imprezę z całym szacunkiem dwutakt, gdzie przyjdzie 800 osób, my wolimy się pojawić na imieninach Jana Kochanowskiego albo na targach książki dla dzieci. Bo tam jest raz, że nasz czytelnik, który lubi nasze rzeczy, a dwa, tam jest przyszły czytelnik. To jest właśnie wychowywanie sobie kolejnych zastępów czytelników, którzy od dziecka z KG, czy to w postaci Krótkiej Gadki, czy Kultura Gniewu się oswajają i oni są. I dzisiaj mogę cieszyć się takimi scenkami, jak przychodzi mama z córką i mówi, a córka w szkole widziała u koleżanki taki komiks, Ryjówka, myśmy całe targi schodzili i jesteśmy, no, proszę. My też jesteśmy i czekamy na Państwa, więc przyznam szczerze, mówicie tutaj o wypłaszczeniu słupków i wykresów, nie tam, one tak średnio interesują nie za bardzo, ale ja widzę, że znowu wyszły nam nakłady Kościska, wyszły nam nakłady Będziesz się smażyć w piekle, wyszły nam nakłady Tymka i Mistrza, wychodzą nam kolejne nakłady i robimy za mało, bo gdzieś niestety cały czas mentalnie, wielu z nas, którzy tutaj siedzimy, jesteśmy w tej salce potu w Eudeku sprzed 10 i 15 lat i boimy się... Dziękuję wam. Ale generalnie to jest duży problem też gdzieś branży komiksowej, że gdzieś mentalnie się... I ja się cieszę, strasznie dużo nas co roku jest coraz więcej, ale przyznam szczerze, jako czytelnik, ja, fan komiksu od lat 35 powiedzmy,
robicie to samo wszyscy. Co mnie bardzo cieszy oczywiście, bardzo mnie to cieszy. Więcej frankofonów, więcej superbohaterów, więcej imidża. Mnie to strasznie cieszy, muszę powiedzieć. Więc, ale dla mnie życie komiksowe jest gdzie indziej. I to jest, i ono tam jest, i ono tam jest, i to jest fajne. Więc ja uważam, że możemy mówić to nadchodzą, że Egmont przesadza, dużo tytułów, jest rynek nasycony, kurczę, słupki spadają w gildii. Gildia słusznie zostało zauważone, jest tylko jednym z podmiotów na rynku sprzedaży komiksu. Nas Empik w ogóle to już nawet nie interesuje, myśmy ograniczyli, tak powiem, tam do jakichś śladowych ilości, żeby tylko było na półce, żeby ktoś mógł tam zobaczyć, wziąć do ręki i być może kupić gdzieś indziej. Więc tak, też życie sprzedażowe jest gdzie indziej. Tyle. Nas od lat interesuje szukanie klienta, odbiorcy, czytelnika. Troszeczkę gdzie indziej, też troszkę innego rodzaju nas komiks interesuje. I z naszej perspektywy wydaje mi się jest całkiem interesująco i obiecująco. A mnie, sekundkę jeszcze, tylko ten. A mnie cieszy, że Szymon nie dostrzega, że są ludzie też, którzy robią coś innego. I śmieję się, bo Szymon też czyta nasze rzeczy, więc tutaj ten. Wygląda to trochę tak, że my też próbujemy, bardzo fajnie to Paweł ujął, dotrzeć właśnie do czytelników jakimiś różnymi źródłami. My czasami patrząc na komiks, nie patrzymy na to, jak się on sprzeda w komiksowie i tak dalej, tylko czy to jest komiks, którym my możemy dotrzeć do nowego czytelnika. Takim komiksem chociażby był Samotny Smakosz, kiedy prasa tutaj kulinarna pisała o tym komiksie. Niemal każdy magazyn kulinarny w Polsce o tym komiksie napisał. Czy teraz mamy serię Vinland Saga, gdzie tam próbujemy trochę do środowisk zainteresowanych wikingami wyjść. To są takie rzeczy, no, trochę bez obrazy dla co niektórych, ale kiedyś dzieliłem wydawnictwa na takie, które rozwijają ten rynek, i pasożytnicze. I to nie, nic nie ma do wielkości rynku, ale no, tutaj spora część z nas w jakiś sposób działa na zasadzie takiej, czy to przez organizację festiwali, ja też przez wiele lat organizowałem Bałtycki Festiwal Komiksu, próbujemy wyjść do mediów, do prasy, bo to nie jest tak, że nie wiem, pojawi się Wojtka, mój komiks, Pawła, Szymona, któregokolwiek z wydawców w prasie, no to jest tylko dla niego plus. Okej, dla tego komiksu to jest największy plus, ale to zawsze jest jakiś tam plus też dla całego rynku zawsze, więc ja się cieszę z każdej jednej recenzji, którą widzę w mainstreamowych mediach po prostu. I nie skupiajmy się na tym, jaki jest ten czytelnik, tylko po prostu szukajmy coraz to nowych osób, do których możemy dotrzeć z komiksem. Ja chciałbym jedno zdanie dopowiedzieć tego, co mówił Szymon, że może wydawcy za bardzo boją się większych nakładów. Myślę, że nie. Myślę, że wydawcy powinni bać się większych nakładów, natomiast może powinni przestać bać się do druków. Ja wiem, ale pamiętajmy, tak myślę, że jeżeli jacyś wydawcy padają na rynku, to przez duże nakłady. Zbyt duże do danego tytułu. Egmont cały czas nie uważa. To może ja się tylko tak wtrącę, zupełnie będę z tą małą rybką. Osobiście uważam, no tak mi się wydaje przynajmniej. Ja jestem bardzo zadowolona, że wychodzi non-stop z taką dużą ofertą image'u, bo dla mnie image to jest to coś pomiędzy właśnie kulturą gniewu, polskością wydawnictwa komiksowego i team-offem, a całą resztą, dlatego że jeśli to się powiedzie tak jak wprowadzenie teraz, no, przy całym źle Empiku, które mamy w głowie, jeśli to się powiedzie jakby z wprowadzeniem tego na szerszą skalę, do szerszego czytelnika, to może komuś się w końcu otworzą oczy, że komiks to nie jest tylko i wyłącznie właśnie to, co oferuje Egmont z superbohaterami czy jakimiś tam innymi pobocznymi tytułami, bądź to nie jest tylko i wyłącznie to taki styl rysowania, jaki jest bardziej undergroundowy może. Nie wiem, czy to dobre określenie w przypadku tych pozostałych wydawnictw, o których mówiłam teraz przy okazji, ale to jest właśnie coś takiego środka. I mam nadzieję, że to pociągnie też pozostałe tytuły, tak? Czyli to ja osobiście cieszę się, że wchodzi non-stop komiks z tak dużą ofertą, tak? Bo mam rzeczywiście tak w głowie, że ten czytelnik, który na razie gdzieś tam lawiruje pomiędzy tymi wszystkimi tytułami,
i nie wie o tym, że takie komiksy istnieją, w momencie, kiedy się z nimi zetknie, bo to rzeczywiście jest dość dużo dobrego, zacznie się otwierać też na inne rzeczy. Dziękuję, Rybku. Ja tak chciałem właśnie trochę ad vocem wcześniej proszę powiedzieć mądrego, ale teraz tak naprawdę tak myślę, że my tak wszyscy dyskutujemy o strukturze rynku, ale tak na dobrą sprawę to naprawdę ten rynek strasznie też się podzielony. To jest tak samo jak rynek książki, rynek filmu i każdy ma swoich czytelników. My byliśmy trochę, jesteśmy ciągle wydawnictwem fanowskim, robimy to co robimy. W przeciwieństwie do Szymona, specjalnie dla naszych tutaj czytelników, którzy czasem nas proszą jakieś tytuły. Nie zawsze te komiksy nam się podobają jako wydawcom, ale po prostu je robimy dla naszych czytelników, ponieważ ktoś kiedyś, czasem 30 lat temu, gdzieś spotkał ten komiks na rynku i dzisiaj cieszymy się właśnie na takich tutaj targach, jak jest komiksowa Warszawa. Przychodzą ludzie, szanowni państwo, plus 60 albo plus 70 i oni kupują komiksy, dlatego że często spotkali te komiksy, kiedy byli 30-latkami, 40-latkami i te książki dzisiaj nas kupują i to jest naprawdę fajnie. Ja widzę, że w takiej grupie, w takim targecie nam się to wszystko rozszerza. No niestety problem jest z dystrybucją trochę komiksów w Polsce, bo tak naprawdę sporo starszych osób nie kupuje w internecie, wbrew pozorom nie zapoznaje się z tymi nowościami. I w związku z tym właśnie takie imprezy jak dzisiejsza, prawda, jest możliwość dla nich, żeby te komiksy po prostu zobaczyć, kupić. Natomiast no, my jako wydawnictwo zorientowane na rynek frankofoński widzimy, że rzeczywiście grupa plus 35 to jest nasz target. Chcielibyśmy, żeby było inaczej. Też pracujemy nad tym, no, natomiast również życzymy wszystkim, którzy wydają komiksy amerykańskie, żeby nam wychowali tych czytelników potem trochę dojrzalszych. Dziękuję. Ja mam pytanie tutaj do Nonstop Comics, bo padło troszkę ciepłych słów pod kątem wydawnictwa. Jak wy widzicie siebie na naszym rynku, w którym miejscu, w której szczelinie? Czy w ogóle próbujecie się zdefiniować od tej strony jako wydawnictwo z swoim materiałem? Myślę, że będziemy na to definiowanie się potrzebowali jakieś pół roku, żeby odpowiedzieć w pełni na to pytanie. Na pewno bardzo mnie cieszy jakby te miłe słowa, zwłaszcza z jedynej przedstawicielki jakby płci odmiennej niż większość, ponieważ tak naprawdę czytelniczki to jest, nas najbardziej interesują czytelniczki. Wydaje mi się, że to jest przyszłość czytelnictwa w ogóle, właściwie nie przyszłość, teraźniejszość. I tak wyszło, że nawet zupełnie nieświadomie dobierając ofertę tych komiksów, które chcielibyśmy wydać licencyjnie, to są głównie komiksy o dziewczynach. One nie są dla dziewczyn, ale bohaterkami są silne dziewczyny i to jest jakby, i widzę kto przychodzi na stoisko, widzę kto kupuje, to są głównie dziewczyny. Dzisiaj mieliśmy w ogóle dzień dziewczyn, nie kupił komiksu ani jeden chłopak, natomiast sprzedało się bardzo dużo tych komiksów i wszystko to były dziewczyny. I to jest jakby, chcemy się przez to definiować gdzieś. Absolutnie, Krzysiek ma rację, coraz więcej kobiet kupuje komiksy. To jest rzeczywiście coraz bardziej widoczne. I też typowo męskie tytuły również kupują kobiety. Jakby wizerunek komiksiarza to już nie jest zapreszczony nastolatek, który gdzieś tam siedzi w piwnicy u swoich rodziców. To jest, tak jak też już ktoś tutaj powiedział, po prostu czytelnik, osoba w jakiś sposób wrażliwa na sztukę i obyta. Ja chciałem powiedzieć, że te badania od lat pokazują, że uczestnictwo kobiet w kulturze to jest właśnie podstawa. I jeśli chodzi o filmy, literaturę i w ogóle, jakoś mężczyźni tak się chyba coś innego robią w tym czasie. Natomiast wejście na Nonstop Comics, które bardzo mnie cieszy, bo jestem absolutnym fanem imidża i staram się czytać wszystko jak leci. To jest ciekawy kazus, ponieważ za wydawnictwem Nonstop Comics stoi bardzo dużo wydawnictwo książkowe, Sonia Draga, która w ogóle do rynku wydawniczego podchodzi w zupełnie inny sposób niż my. Ma zupełnie inne kanały dystrybucji, zupełnie inaczej i przez lata przecierała swoje szlaki też promocyjne. Pojawia się w innych miejscach ze swoimi książkami niż my, ze swoimi komiksami. Jest szansa, że ona ten image, a tym samym w ogóle komiks w dobrym wydaniu, bo image to jest świetny komiks,
Ona pojawi się w zupełnie innych miejscach, do których myśmy z różnych przyczyn nie mieli dostępu, bo nie jesteśmy tak dużym, mówię w ogóle o wydawcach, nie o kulturze Kniewu, tylko jako wydawcy komiksowi nie mieliśmy dostępu do różnych miejsc, bo nie jesteśmy graczem tak dużym jak Sonia Draga, która ma absolutne bestsellery książkowe. W związku z tym na nią podmioty dystrybucyjne na całym rynku inaczej patrzą. Ona z Empikiem rozmawia zupełnie inaczej niż ktokolwiek z nas. Podejrzewam, że nawet lepiej rozmawia z Empikiem niż Egmont. Więc to jest bardzo ciekawe, bo to może otworzyć zupełnie nowy rozdział w historii czytelnictwa komiksu i jego odbioru w Polsce. Także z niecierpliwością wyglądam tego. Skoro już padło tutaj to nazwa Sonia Draga, to jakby kontynuując ten wątek, próbujemy wykorzystać to, że jesteśmy jakby częścią tego dużego wydawnictwa, które ma swoją historię, kojarzy się bardzo mocno. Nawet na bardzo małych jakichś takich faktach to wykorzystywać, typu, że dobieramy na przykład tłumacza, żeby później móc opowiedzieć historię, że ten tłumacz tłumaczył Dana Browna, a teraz tłumaczy to i te komiksy gdzieś tam są. Jakby będziemy starać się wykorzystywać takie fakty, albo na przykład jeżeli kupiłeś 50 twarzy Greya, to musisz koniecznie kupić ten i ten i ten komiks. Więc mam nadzieję, że to w jakiś sposób pozwoli też wyjść szerzej z tym komiksem. Chciałem jeszcze od siebie przy okazji, właśnie tak jak rozmawiamy, przede wszystkim powiedzieć jedno, że mam wrażenie, że komiks ma takie coś w rodzaju dwóch obliczy. Jedno takie, które rzeczywiście jest komiksem i ten moim zdaniem gorszego rodzaju, który jest produktem przeznaczonym dla odpowiedniego targetu i ma się sprzedać. Natomiast komiks, który jest moim zdaniem cenny o tyle, powinien być cenny i przede wszystkim powinien znajdować odbiorców i znajduje, chwała Bogu, to jest komiks, który ma dobry scenariusz. Często się mówiło tak, że jeżeli komiks ma dobry scenariusz, to powinien sam się obronić. Czy przy nawale takich tytułów, jaką mamy teraz, czasami bywa tak, że niektóre komiksy gdzieś tam zanikają. Natomiast widzę to, że ludzie po prostu między sobą też wymieniają się informacjami i internet też jest tym źródłem przekazu informacji. I jest tak, że idzie fama na przykład, że ten komiks jest fajny, ten jest ciekawy, ten ma fajny pomysł, ten ma fajny scenariusz, ten ma świetne rysunki, w tym o czymś chodzi. I rzeczywiście widać, jeżeli komiks ma scenariusz, jeżeli jest jakiś pomysł, a nie jest tylko na zasadzie, że chcemy, narysowaliśmy coś, mamy tutaj komiks dla takiego i chcemy go sprzedać, zarobić pieniądze i potem je wydać, no to to jest raczej chybione. Natomiast jeżeli komiks ma scenariusz, ma odpowiednich ludzi, do których trafia i ciekawą historię, która przemawia do tego czytelnika, to on się obroni albo obronią go ludzie, którzy będą go potem czytać, będą go szukać i będą o niego pytać, bo właśnie ja się z tym zetknąłem. My między innymi właśnie Mucha Comics staramy się wydawać komiksy, które są ciekawe z różnych względów i które mają właśnie jakiś pomysł na siebie. Tyle. Bronią się też pewne kierunki wydawnicze. Mam tutaj na myśli, że Scream chociażby wydaje różne komiksy Chodorowskiego. Jest to popularny, lubiany u nas autor, ale z drugiej strony mamy takie podejście jak komiks brytyjski. Pytanie, czy tacy autorzy jak Jamie Howlett i Tanger, czy właśnie Sędzia Dredd, faktycznie na to fani aż tak bardzo czekają w waszej opinii? Znaczy zakładam, że tak, bo chcecie to wydawać, ale rynek to zweryfikuje, natomiast do jakiego stopnia? No nie chciałbym się wypowiadać o innych brytyjskich komiksach, ale jak gdyby odbiór naszego wydania Sędziego Dredda jest w porządku, więc wygląda na to, że czekają. Nie wiem, czy tylko na Dredda, czy również na inne komiksy brytyjskie, ale jakieś to potrzebowanie najwyraźniej jest. My Tankerla w ogóle nie traktujemy jako komiks brytyjski, prawda? To jest komiks, jakby jak zrobiłem listę na początku jakby pracy nad tą ofertą, legendarne tytuły, które ciągle nie są w Polsce jeszcze wydane, Tanker otwierała tą listę. I zupełnie inne powody, dla których tą Tanger chcemy wydać. To jest legendarny komiks, to jest punkowy komiks, to jest Riot Girls, to jest cała historia jakby kulturowa, daleko w ogóle od komiksu, że jakby to, że to jest komiks, to jest w końcu Gorillaz i jakieś takie rzeczy, które gdzieś się na tym nadbudowywały. Więc to jest dużo więcej w tej Tanger niż brytyjski komiks, zwłaszcza, że autorzy są z Australii.
więc mam nadzieję, że to jest komiks dla tych samych klientów, którzy kupili Rank Xeroxa na przykład. Bo to jest uzupełnienie pewnej jakby luki w historii komiksu. W Polsce ta historia komiksu jest bardzo dobrze reprezentowana, ale Tanger ciągle nie było. Więc te trzy tomy, oryginalny Run Tanger, mam nadzieję, że każdy, kto się interesuje kulturą, uzupełni sobie to. Wróciłbym na sekundę jeszcze do tego wspomnianego przeze mnie przed chwilą Chodorowskiego. Czy nazwisko Chodorowski, w ogóle duże nazwisko w takim razie, jest w stanie sprzedać wszystko? Nie, nie jest. Nie jest, bo tak naprawdę to mimo wszystko to jest nazwisko albo dla fanów komiksu, sensu stricte, albo dla ludzi, którzy wiedzieli, co Jodorowski robił wcześniej. Naprawdę większość czytelników, którzy tutaj odwiedzają nas chociażby w Warszawie czy w Łodzi, to po prostu nie wiedzą, kto to był Jodorowski. Im ta, jeśli chodzi o wiek czytelnika czy rozmówcy, idziemy w dół, to tak naprawdę tym mniejsza jest wiedza. No to jest oczywiście przykre, ale to jest po części większy problem naszego kraju związany z czytelnictwem i tak dalej, uczestnictwem w kulturze. Natomiast tutaj jak generalnie cieszymy się, że oczywiście Uniwersum Inkala cieszy się dużą popularnością na rynku, tak, sprzedaliśmy to, cieszymy się, że serie poboczne też w jakiś tam sposób się sprzedają. Aczkolwiek też doceniamy to, że są ludzie, którzy na przykład sobie zażyczyli komiks lotniczy, historyczny i my go też sprzedajemy dla nich. Oni są bardzo usatysfakcjonowani. Oczywiście nakłady są malutkie, małe i pewnie większe nie mogą być. Natomiast cieszymy się, że są ludzie, którzy przychodzą konkretnie po taki komiks. Tak? Na przykład komiks obyczajowy z taką kreską, albo komiks historyczny z takimi i takimi rysunkami samolotów, mówiąc brutalnie. Oni, im się to podoba, nie chcą zupełnie żadnego innego komiksu. Po prostu cieszymy się, że jakby pokazujemy komiks w ogóle nowym czytelnikom, tak? Którzy uważają, to jest polska taka maniera, także komiks to jest w ogóle taka rzecz, która nie wypada gdzieś tam. Cieszymy się, że już zaczyna wypadać. Właśnie to jest to, tak? Że ludzie uczestniczący w kulturze, najpierw z tych wielkich miast, albo ci, którzy rzeczywiście są śmiali, śmiało sięgają po nowości, nie wstydzą się mieć komiksu, czytając go w autobusie na przystanku w parku. To się zmienia. Fajnie, że też są właśnie ludzie, którzy czasem czytają inne rzeczy i też się już otwierają na różne tematy, które ich interesują. Na przykład historia, albo samoloty, albo inne rzeczy obyczajowe i tak dalej. Fajnie, że tu było dzisiaj na przykład sporo kobiet, dziennikarzy, dziennikarek, którzy też właśnie szukali czegoś konkretnego. A czy będzie to druk Inkala? Będzie wydanie specjalne Inkala. No i to jest tak, że no, niestety nie możemy sobie pozwolić na dodruk, dlatego że szacujemy, że ten popyt wbrew pozorom jest ograniczony. Dlatego będzie wydanie specjalne Inkala trochę po części dla tych, którzy już mieli poprzednie wydanie. Ono będzie rozszerzone tam o taką encyklopedię Inkala i to będzie, myślę, że już w grudniu tego roku. Znaczy ja tutaj troszkę nie do końca muszę się zgodzić z tym, że jest jakiś wstyd co do komiksów i tak dalej, to już rozmawiamy o jakiejś sytuacji sprzed kilku ładnych lat. My tutaj z kolegami już ten komiks zdążyliśmy odczarować. Ja się nie wstydzę. Nie wstydzimy się. My się nie wstydzimy. I też... Niektórzy to nawet są bezwstydni. Tak. Promocja to się nazywa. Tak, tak. PR. No właśnie, ja się pozwolę nie zgodzić, bo my cały czas rozmawiamy tak o takich twardych czytelnikach, hard userach komiksu, no to tak, ale naprawdę problem właśnie branży polega na tym, że ta ilość tych czytelników jest ograniczona, tak? Ale my już nie rozmawiamy. Ona rosła o promile, prawda? Nie rosła, to nie były wielokrotności, tak? To właśnie ten problem, że dlatego te nakłady w Polsce nie są takie jak w krajach proporcjonalnie ludnościowo dla nas odpowiadających, tak? Jeśli mamy nakłady takie na przykład w Czechach, tak? a daleko nam do Niemiec, tak? No to też bym nie... Tylko tak, ale komik... Sekundkę, dajcie po kolei. Komik w Czechach w nakładzie takim samym jak w Polsce sprzedaje się 15 lat, się nie sprzeda. Paweł, poczekaj na raz. Wiesz co, sekundkę, znaczy ja też wiem jakie są nakłady. Przepraszam, ale jest tu różne osoby, chciałyby się wypowiedzieć. Tamta strona już troszkę mówiła. Wydaje mi się, że nasza dyskusja jest nieco... akademicka, tak? Wcześniej dyskutowaliśmy, czy są czytelnicy komiksów marvelowskich, czy komiksów, które wydaje Kultura Gniewu, czy frankofońskich. Są różni czytelnicy. Tutaj była zarysowana jakaś, nie wiem, opozycja. Czytelnicy Kultury Gniewu i ci źli czytelnicy Marvela, którzy kupują te majtki na głowie, tak? To są nasi przyszli czytelnicy. Są bardzo no więc czytelnicy. Właśnie, ale tutaj się patrz... mam wrażenie, że parę osób ocenia tych czytelników z majtkami na głowach, że oni są jacyś nie po kolei, tak? Nie. Nikt nie powiedział w ogóle. No nikt nie powiedział, no to może ja złe wnioski z waszych wypowiedzi. Czekamy, aż oni przejdą level up, tak?
Znaczy tutaj... jest opozycja po prostu. Albo nie. Mamy komiksy jakieś, nie wiem, oceniane nawet przez grupę komiksiarzy jako szajs, kontra komiksy, nazwijmy to awangardowe, autorskie, bardzo fajne. Daj, daj. Nic nie oceniamy. Nie, sekundkę, dajcie mi skończyć i później będziecie mogli po kolei powiedzieć. Kwestia jest taka, to, że nie ma jakiegoś wstydu, że w zasadzie nie ma w Polsce żadnego czasopisma, gazety czy cokolwiek, które by nie napisało czegoś o jakimś komiksie. Bo tak jak mówiłem, każdy z nas różne komiksy miał w różnych miejscach. Ten, nie wiem, u nas kupują też ludzie w wieku lat, czasami 60 plus i ten. I też nie ma jakichś problemów. Zdarzają się oczywiście osoby, które o komiks bez nadzieja nie kupujemy. Poezja ma jeszcze niższe nakłady i wiele osób reaguje na stoiskach tak samo, a to są wiersze, to my dziękujemy, my nie jesteśmy zainteresowani. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, narzekanie na tych młodych czytelników, a tutaj jak słusznie Wojtek zauważył, jest cała masa komiksów Lego, jest cała masa gazet. Praktycznie każda gazeta dla dzieciaków teraz ma komiksy. Ja mojemu pięciolatkowi on kupuje, ja mu kupuję z 6-7 różnych czasopism i w każdym z nich komiks to jest główna część i na każda okładka krzyczy, że w środku jest komiks, więc też możemy mieć nadzieję, że ta grupa będzie już, to pokolenie naszych dzieciaków będzie zupełnie inaczej do tego komiksu podchodzić. Bartku, ja powiem tak, ty powiedziałeś. Ja bardzo się cieszę z działalności wydawniczej każdego z was. Z Egmontu, który tłucze w niesamowitych ilościach, jeśli chodzi o tytuły tych superbohaterów. To są czytelnicy, którzy ja wierzę, bo widzę to. Przychodzą potem i szukają rzeczy. Bo ja też pamiętam z wypiekami, jak leciałem na stację benzynową najbliższą mego domu, żeby kupić pierwszy numer Spidermana i pani Shelley T.M. Semika. No i z tego się wyrasta po prostu. No tak samo jak nie można wiecznie słuchać muzyki punkowej, bo zdurnieć można. Więc, nie, ale nie można słuchać tylko punka, bo można po prostu umrzeć z nudów. No to są fakty. Nie można czytać tylko literatury fantastycznej, bo po prostu można umrzeć z nudów. Wiem, że są takie ekstremalne postaci, które to robią. Poczekaj. Więc wiem, ale to jest ekstremum. To jest ekstremum. Trzeba wszystkiego próbować sobie dozować. Więc to jest raz. Dwa, to zostało powiedziane, że są komiksy, że są produkty i rzeczy, że tak powiem, lepsze. Nie, wszystko jest razem. Jedno bez drugiego nie istnieje. Kino, literatura, komiks, muzyka opierają się na bazie po prostu, czy nazwijmy to szajsem, czy nie, to nie jest istotne, ale po prostu to się sprzedaje. To się sprzedaje. Jest po prostu, są ludzie, chcą chodzić do kina, chcą zobaczyć jakiś blockbuster, który po prostu nie ma... Słowa scenariusza tam nie było, ale po prostu ludzie walą. Są ludzie, którzy chcą kupować Dana Browna albo 50 twarzy Greya i bardzo dobrze. Każdy ma dla każdego jego porno. Natomiast tej niszy nie byłoby bez tego całego mechanizmów rynkowych, które tworzą się jednak na rzeczach komercyjnych, które się sprzedają. Jedno z drugim idzie w parze i cudownie potrafi koegzystować. Więc ja bym żadnych takich dychotomii nie robił, bo są one niepotrzebne. Wszyscy sobie żerujemy na sobie jak huby, jedna na drugiej i tak dalej. I tak powinno być. I to jest zdrowe. To jest zdrowe. I nam czasem współpracujemy. Ja pierwszy raz wydaliśmy jeden komiks i totalnie nostalgię. I tutaj Radek powiedział właśnie o tym, że komiksy są w mediach. Totalnie nostalgii nie było tylko w jednym tygodniku ze wszystkich wysokonakładowych. Byliśmy w każdej telewizji z tych podstawowych, czyli TVP, TVN, Polsat. Byliśmy właściwie na każdej liczącej się stronie internetowej. Więc serio, no, umówmy się, halo, trudno, da się to zrobić. Tak? To jest to, że też trzeba mieć, oczywiście trzeba mieć materiał. Więc ja też nie mam takiego poczucia, że wiecie, że wy tutaj mówicie, żeby tak do tego getta i tym getcie. No, nie, już jesteśmy daleko. Przepraszam, Wojtku, odnosi się do wypowiedzi Wojtek. Twojej. Ja już właśnie, to powiedziałeś, że jest ograniczona ilość czytelników komiksowych. Nie! Sky is the limit. Nie ma żadnych ograniczeń po prostu. Ograniczenia są tu. Tylko ja tu są mała trzeba po prostu starać się, żeby sięgać tak daleko, jak się da. I tyle. Nie ma ograniczeń. Czy są ograniczenia na 50 twarzy Greya? Wziąłbym maszynopis, to bym myślał, kurde nie, to jest dla 10 osób, do widzenia. No. Więc nie ma ograniczeń żadnych. Do powiedzenia tylko tego, co powiedzieli chłopcy wcześniej. Prosta sprawa. My, wydawcy, nie siedzimy już w tym getcie, o którym wszyscy sobie tam wyobrazi, je zbudowali i tak dalej. To już runęło dawno temu. Żyjemy w normalnym świecie. Wydajemy komiksy, które są częścią kultury i tym się powinniśmy zajmować, nie ocenianiem.
Ocenianiem zajmuje się krytyka i czytelnicy. Czytelnicy mogą oceniać jak sobie chcą, agresywnie i tak dalej. Krytyka powinna się skupić na treściach i tak dalej, a nie na jakichś swoich miłościach, antypatiach i tak dalej. Po pierwsze, ta krytyka powinna w końcu zacząć funkcjonować dobrze. Jest coraz więcej ludzi, którzy umieją pisać o komiksie, ale coraz więcej też pojawia się totalnego chłamu w tej krytyce. I niestety czytelnicy też powinni w pewien sposób na to reagować i po prostu odnoszą się do tego, co jest dobre, a nie tego, co jest złe w tej krytyce. Szymonie, zgadzam się, tak, rynek był ograniczony, się rozszerza właśnie dlatego, że jest coraz szersza oferta, coraz więcej różnych komiksów, coraz więcej takiej popkultury, która też potem sprzedaje właśnie nam komiksy, prawda, także ja absolutnie nie neguję roli tutaj Marvela i tak dalej, cieszę się, że są takie filmy, młodzi ludzie przychodzą, cieszę się, że był film obcy, jest film obcy i przychodzą dzieciaki, którzy kupują te komiksy, potem mam nadzieję, że będą kupowali komiksy od wszystkich z nas, tak? Jedni będą kupowali komiksy o samolotach, inni obyczajowe, inni jeszcze coś innego i to jest bardzo fajne, właśnie to, tak? Moje słowa były głównie o tym, że była przez pewien długi okres, ja to mówię jako fan, prawda? Kupowało się wszystkie komiksy w Polsce, które w ogóle wyszły, dlatego że była tak limitowana oferta, że można było sobie a na to pozwolić, dwa tak naprawdę czytaliśmy wszystko praktycznie co było, bo nas to też interesowało, dzisiaj nie jesteśmy w stanie tego chyba też ani kupić, ani przeczytać. Dzięki Bogu, że teraz się skończyły. No, tak jest, tak. Właśnie. Wyklaskajmy te czasy. Tak. Kiedyś kupowałem, zbierałem i czytałem wszystko. Sorry, po prostu nie jestem w stanie. Raz, że mnie nie interesuje większość tytułów, ale jednak jakbym chciał, to nie jestem w stanie. Wyporność mieszkania to się raz skończyła, ale też wyporność moich przychodów nie ogarnia wszystkiego, co się... Moja jednostka chorobowa jest... I to jest cudownie. Szymon, nie dziwię się, ja pracuję w sklepie komiksowym. Nie czytam wszystkiego, nie ma szans. Nie mam tyle czasu. To jest po prostu ponad ludzkie siły. I to nie chodzi o to, że te historie się potem zlewają w jedno. Po prostu tego jest na tyle dużo, że możemy sobie powybierać. I jeden lubi właśnie komiksy o samolotach, inny lubi Naruto. Rzeczywiście powinniśmy się cieszyć, bo mamy już zachód, mamy ten zachód wydawniczy, który zawsze chcieliśmy, że możemy sobie pójść i powybierać tutaj komiksy dla kobiet, tutaj komiksy dla mężczyzn. A, jak, super, a jeszcze tam, że jeśli jeździmy wszyscy pewnie sobie po świecie, po różnych miejscach i widzimy, ile jeszcze u nas nie ma, więc jakby, ja w ogóle nie mam obaw o to, że ten jakiś rynek się skończyła się wyporność, że zaraz coś... Nie, po prostu jesteśmy normalnym, rozwijającym się w miarę stabilnie państwem. Dotyczy to też rozwoju branży wydawniczej, w tym tego naszego sektora komiksowego. Jakby jakaś taka jest, jeśli o to chodzi, przynajmniej to jest w kraju normalność. Ja obstawiam, że nawet komiksy jeszcze większą jakby renomę zdobędą, bo Hollywood powoli traci pomysły i coraz częściej sięga właśnie do źródła komiksowego, żeby wyciągnąć jakiś ciekawy scenariusz. No tutaj już na naszym przykładzie się okazało, że Żywe Trupy to był rzeczywiście strzał w dziesiątkę, chociaż nam ludzie mówili, że czarno-biały komiks o zombiakach, no proszę was, chcecie paść na samym początku. Teraz świetny komiks wydawany przez Egmont Skalp dostał ekranizację. Coraz więcej tego wychodzi i to będzie powiększało za sprawą właśnie mediów audiowizualnych. Oby tak dalej. To kto z państwa tutaj wydaje Wiedźmina? Zapomniałem. Egmont. Polchowego jeszcze wydał Wojtek. Pytanie kolejne z mojej strony do właśnie zgromadzonych tutaj wydawców, bo mówiliśmy o dużych nazwiskach, popularnych seriach, niszowych rzeczach, alternatywie, japońszczyźnie, ale bardzo mało powiedzieliśmy o polskich autorach. Czy to jest autosugestia moja, że coś się dzieje, jest faktycznie ferment i tych tytułów się na przykład przy okazji targów więcej pojawia, czy tak po prostu jest? Nie, no, jak się ma polski komiks dzisiaj? Polski komiks ma się wybitnie, znakomicie, fantastycznie i jakby różnorodność gatunków, tematów, stylistyk, estetyk, jakie reprezentuje polski komiks jest absolutnie fantastyczna. Uważam, że mamy jeden z najciekawszych rynków komiksowych, jeśli chodzi o autorów polskich w Europie. I ta różnorodność jest fantastyczna, no, cudowna. Jakby w Kudrze Gniewu wydajemy mniej więcej 50-50 polskich autorów i zagranicznych i robimy to od 100 lat, więc jakoś dla mnie to jest codzienność. Jakby oni są i zawsze byli i będą i są super. I zawsze jak mam do wyboru polskiego autora albo licencję, to wybiorę polskiego autora, bo uważam, że to jest cenniejsze. A co pokazują wyniki sprzedaży, również potrafi być dużo bardziej opłacalne. Także tak w dużym skrócie oczywiście.
że jest dużą przyjemnością. Cześć, tak wiem, że wydajesz więcej polskich autorów. Nie, nie, jest dużo przyjemniej pracować z autorem, którego mamy. Tak? No bo pierwsze daje to satysfakcję od strony wydawcy, redakcji, autor jest dostępny, autorka, więc to jest fajnie. Faktycznie polskich autorów się wydaje raczej to, co nas obserwujemy raczej w okolicach targów, z tego względu, że po prostu łączymy wtedy autografy, tak, spotkania autorskie z Państwa obecnością, więc jakby jest to, ma swoje logiczne kontinuum. Chociaż tak jak mówiłem, no, w tym roku będę właśnie uciekał, przynajmniej jak najdalej chwilami od takich wydarzeń z autorami. Będziemy na przykład na Big Book Festival mieli premierę Wojtka Stefańca, Daniela Odi i Stolpa, gdzie to jest tak, festiwal z fajnym PR-em, fajnie lubianym przez ludzi, na którym nigdy komiksu do tej pory nie było i teraz tam będziemy. To będzie, czy tak samo tutaj Wojtek Bierek bierze udział w organizacji festiwalu takiego w Wałbrzychu na Waruda, który będzie bardzo literacki, ale też będą tam komiksy się pojawiać. Też, co jest fajne, zresztą Szymon też ma swoich autorów na tym festiwalu, też autorzy są zapraszani faktycznie na te festiwale. To jest też tak, że już od stąd tych festiwali takich mainstreamowo-literackich, właśnie gdzie jesteśmy na wakacjach nad Bzurą i robimy nam festiwal literacki, to są zapraszani autorzy faktycznie komiksowi na te festiwale. I to od strony osób takich, że mówię, no nie spodziewaliśmy się na przykład tak, że tu będzie zainteresowanie, więc z autorami polskimi się dużo fajniej pracuje pod tym względem, po prostu, że można z nimi dużo więcej zrobić, po prostu więcej można z tego materiału ulepić niż skupionej licencji. No to jest fajne akurat. No ja też wydaję komiksy polskie i tam sięgam czasem po jakieś nowe, czasem po jakichś już znanych autorów, tak jak na przykład tutaj na festiwalu, gdzie ukazał się komiks Wiktora Talagi i Jakuba Topora, spieprzyłem. Oraz znany i popularny komiks Rafała Skarżyckiego i Tomka Leśniaka, Polskie Mistrzem Polski. Jak ktoś jeszcze nie ma, to na dole gdzieś jeszcze na PSK albo naszym stoisku jest rozdawany. No i będziemy dalej sięgać też po debiutantów, jak na przykład już na jesieni będzie komiks Aż przyjdzie kocur, którego autorka robiła ten komiks w pracowni u siedzącego tutaj nowego wydawcy. Nie do końca, ale przeszła przez moją pracownię. Tak, przeszła przez moją pracownię. Kozłowska. Będzie w końcu po latach komiks Jerzego Szyłaka i Aśki Karpowicz Kwaśne Jabłko, który koniecznie chciałem, żeby właśnie zrobiła rysowniczka, a nie żaden rysownik. No i będziemy sięgać oczywiście po niektóre starsze nasze tytuły w nowych, odnowionych wersjach, jak na przykład 10 bolesnych operacji, czy Zostawiając powidok czarnej wibrującej czerni. No, już tytułu też zapomniałem. No oczywiście. Masz od tego nas. Komiks polski jest różnorodny, pojawiają się nowi autorzy z ciekawymi pomysłami i trzeba po to sięgać, trzeba to przedstawiać polskim czytelnikom, bo to jest właśnie bardzo istotne. A my dodatkowo siedzimy też w Europe Comics projekcie i chcemy ten komiks pokazywać też na całym świecie. To ja dwa słowa z perspektywy też sklepikarza, bo tu jesteśmy wszyscy wydawcami. Pojawia się coraz więcej polskich komiksów wydawanych niezależnie od wydawców, tak? Chłopaki mają jakiś fajny pomysł. Jak zaczynałem 3 lata temu, to generalnie mówiło się w branży, że nieznany autor nie ma szans w komiksie po prostu brutalnie zarobić pieniędzy, tak? Że to jest praca za darmo. Teraz po troszku się to zmienia. Na tyle się to zmienia, że niezależnie autorzy się biorą za robotę, znajdują ten czas. Nie są to pewnie jakieś milionowe kwoty, ale najwyraźniej są na tyle duże, że im się to zaczyna lekko opłacać. Także jakaś zmiana na pewno tutaj istnieje. Jeśli chodzi o polskich twórców, to jeszcze należy wspomnieć wszelkiego rodzaju webkomiksiarzy, około youtuberowych i tak dalej, gdzie mango podobnych, gdzie no my w ogóle się tym jako świat komiksowa, powiedzmy, z którego już dawno wyszliśmy, w ogóle często nie zajmujemy, a jak się okazało, że na takim bałtyckim festiwalu komiksu, to kiedy zaprosiliśmy webkomiksiarzy, to były w zasadzie najbardziej uczęszczane prelekcje. To było chociażby DEM wspomniany, który ten i... No też Pele, Spellcaster, przecież tak. To wszystko są webkomiksiarze. Tak, tak, tak. Znaczy, no ale wiesz, no już o ile Bele czy Spell to troszeczkę bardziej wyszli z tego, tworząc
Co prawda, że nadal tutaj ostatni komiks Spela był w sieci dostępny, ale jak gdyby no, kwestia jest taka, że ci ludzie gdzieś tam są, mają wielu fanów i często to właśnie jest też jakiś nurt, który promuje ten komiks. Moje pytanie do publiczności, czy jest jakieś pytanie? A można się dowiedzieć o rząd nakładu Tymka i Mistrza? Tak. W stosunku, ile to jest? 2000, 3000, więcej, mniej? 2,5. Czy mamy jeszcze jakieś pytania w takim razie? Ja mam tam. Już będę z mikrofonem. Okej, okay, no to. Myślę, że niektórzy słyszeli o takiej akcji tego nowego wydawnictwa Fantasmagorie, która zbiera tam głosy na temat tego, co chcą, żeby ludzie było, żeby ludzie głosowali, co ma zostać wydane. I mówią to w ten sposób, że to, co wygra głosowanie, to oni to wydadzą. O, już stronujemy tak. To fajne. Znaczy, że myślałem, że trolling już trwa. Tak. Tak? Podłączamy się. Więc chciałem spytać, jak to jest, czy taka akcja w ogóle jest możliwa i że może niektórzy myśleli, że odpowiedzieliśmy. To jak tutaj kolega próbował podzielić, upraszam oczywiście, na komiks na produkt i coś więcej niż produkt, tak też są wydawcy, jak tutaj z kolei kolega z Scream powiedział, że nie wydają rzeczy, które im się koniecznie podobają, tylko jakby czytelnicy proszą, więc oni spełniają zapotrzebowanie czytelników. Są też wydawnictwa, które mają ambicje kreować jakieś zjawiska, przedstawiać, wprowadzać w świat komiksu, tytuły twórców i tak dalej. Więc Fantasmagorie wybrały sobie ścieżkę, którą pamiętam z takiego wydawnictwa, które nazywało się Manzoku. Pierwsze co zrobiło, zanim cokolwiek wydało, to rozpisało ankietę taką, co byście chcieli, żebyśmy wydali, my to wydamy, będzie super. Tak zrobili i więcej już dużo potem nie wydali. Po tych Planetary bodajże i Authority to się nazywały rzeczy dwie, które oni wydali. To było na zapotrzebowanie czytelników, których podobno było tyle, że to po prostu nie ma prawa się nie sprzedać, no się nie sprzedało. W związku z tym wydawnictwa dzisiaj nie ma. Okej, no każdy ma swoją ścieżkę, każdy wybiera swoją drogę i robi to, co go bardziej kręci. Mnie takie akcje nie kręcą w ogóle, no. Ale są tacy, jak widać, którzy mają z tego frajdę. Znaczy ja zadałem kilka razy takie pytania, czy w internecie, tak na forum, czy w Gildii, czy na Facebooku, to były takie pytania, pojawiały się do czytelników, ale raczej nie na zasadzie teraz głosujcie na miejsce pierwsze, tylko po prostu wymieńcie tytuły, bo to jest akurat ciekawe zobaczyć i też czytelnicy pisząc do mnie, odpowiadając do mnie, będą podawać inne tytuły, niż będą odpowiadać na takie pytanie zadane przez innego wydawcę. Więc wtedy to jest fajnie, bo mamy wtedy jakiś przegląd. Nie jesteśmy w stanie ogarnąć też wszystkich rynków, jakby to każdy ma swoje ulubione tak, części świata, które tam ogląda i części komiksu. I to jest okej, kiedy wchodzimy w taki dialog, a kiedy wchodzimy w głosowanie nad popularnością pozycji, to po pierwsze jest podpowiadane wszystkim innym dookoła, tak? A wtedy wchodzimy w zakres zdrowej albo niezdrowej konkurencji i jakby my sobie mało podpierdalamy tytułów, ale trochę tak. Więc jakby wiecie, to jest fajnie. To miłe, znaczy ja chętnie zerknę na to, co się dzieje, tak? Ale jeżeli tam jest trolling, no to nic dobrego sobie nie wyjdzie. Nie, troluj inaczej. No to ja to może coś. Słuchajcie, to jest tak, to jest troszeczkę tak jak głosowania czytelników w internecie na nie wiem, najpopularniejszą książkę w zakresie reportażu czy jakąś inną, tak? Gdy się niestety przeważnie kończy. Literatura okej, okay, jeżeli są recenzentki, to jest to innego jurorzy, ale kiedy poddajemy ją takim ogólnemu głosowaniu, to nie jest konkurs piękności i wtedy, znaczy albo jest i wtedy właśnie wygrywa coś, no coś potwornego w jakiejś formie musi być. Znaczy pytanie było o to, czy ta formuła jakby sprzedaży ma szansę zaistnieć, ale ta formuła sprzedaży już zaistniała, bo oni teraz jakby powtarzają to, mówią, że ten komiks, który wygra to głosowanie, sprzedadzą przed sprzedaży, tak, w taki sam sposób, jak były teraz sprzedawane żółwie. Więc jakby no żółwie miały być najpierw wydawane tyle, ile się sprzeda, później nagle był tam troszeczkę dreszczyk, bo się okazało, że nie dobijają do 500, a jeśli nie dobiją do 500, to będzie troszeczkę dramat, tak. Na szczęście dobiły do 500, tam nawet chyba przekroczyły, ja się nie do końca orientuję, jaka była finalna ta ilość zakupów, więc
No, ja mówię, powodzenia, tak? Bo jeśli bodajże z Archim, który teraz chyba wygrywa, chociaż nie orientuję się, bo no, nie sprawdzam aż tak na bieżąco. A teraz chyba Archie akurat leci, tak? Fanny Riverdale rządzą. No, rządzą. Natomiast jeśli im się uda powtórzyć tą akcję, no to powodzenia, tak? Bo jeśli udało się z żółwiami, myślę, że jest szansa również za Archim. Znaczy ja powiem tak, żadne poważne wydawnictwo raczej nie pójdzie na to, że ktoś wrzuci najpierw w internet i czy mu się sprzeda 200-300 egzemplarzy, to wtedy wypuści te 300 egzemplarzy, no bo no, to nie są dla poważnych wydawców. Radek, oni to sprzedali przez sprzedaży, tak? Oni tak, sprzedali... ale oni powiedzieli, że oni wydadzą tego 500 sztuk. Nie, znaczy, wydadzą tyle ile się sprzeda. Tak? Sprzedało się 500, ból, 500 że, sztuk. No, ale żaden, 500 sztuk no, jak ja bym poszedł do jakiegokolwiek japońskiego wydawcy i powiedział, że ja najpierw zrobię głosowanie w internecie, sprzedam i tyle ile mi się sprzeda, tyle ja od was wezmę, to oni stwierdziliby, no to dziękujemy, ktoś inny to wyda na normalnych zasadach. Znaczy ja troszeczkę będę takim adwokatem diabła, tak? Ja osobiście patrząc na Fantasmagorię widzę, że robią bardzo dużo rzeczy, których my jakby nie robimy, tak? My idziemy tą standardową ścieżką, ale mimo wszystko no, jakoś to gdzieś tam im idzie. No, ja nie do końca rozumiem na przykład to, że po 2 tygodniach można być niezadowolonym ze sprzedaży, tak? Po 2 tygodniach od wypuszczenia tytułu, no ale być może no, jest to informacja jakaś dla czytelników, kupujcie dalej, tak? Bo my nie do końca jesteśmy zadowoleni, więc wspierajcie nas dalej, więc ta komunikacja, którą oni jakby pokazują, która dla nas jest taka dziwna, no tak na dobrą sprawę w niektórych miejscach im działa, tak? Więc no ja mówię, powodzenia, tak? Znaczy ja to rozumiem doskonale z tego względu, że w 99% praktycznie, jeżeli tytuł nie sprzeda się dobrze w pierwszych 2 tygodniach, no to już raczej no, nie da się go z niego zrobić nagle bestselleru, bo to 2 tygodnie to jest wystarczająco, żeby powiedzieć, czy coś z tym tytułem zaskoczyło. Ale da się sprzedać później, tak? W sensie w jakimś tam czasie on się będzie sprzedawał. Każdy tytuł da się w jakimś tam czasie sprzedać, no, ale to nie do końca o to chodzi. I tak naprawdę no, głosowania mogą być propozycje fajne, ale no, tutaj większość z nas ma w głowie tyle tytułów, które chciałoby wydać, że to problem jest tak naprawdę, co my chcemy najpierw wydać, a nie, że nam brakuje pomysłów na to, co wydawać, dlatego chcemy, żeby ludzie głosowali, czy coś. To wydaje mi się, że mówię za chyba każdego z nas tu siedzącego. Pytanie w takim razie, a nie, jeszcze widzę. Ja mam w ogóle wrażenie, że wydawnictwo Fantasmagoria to jest taki reakcja, też na rynek, że osoba, która prowadzi to wydawnictwo, nie dostaje od was wszystkich tego, co chce i dlatego to, co próbuje wydawać, to jest przekrój przez wszystko, w zasadzie bardzo życzeniowe podejście. Widać po tym, jak się wypowiadają, jak je rzucają tytuły, że to jest to, czego oni nie znajdują na rynku i to, co oni chcą wydać. Czyli pojawia się Rachel Rising, tak, mamy konkretny tytuł i nagle później mamy Shauna Tana, który co prawda Shaun wydawał. Ale pojawia się... To jest żaden Shaun Tan. To jest antologia, że tak powiem, średniej jakości krótkich tworów, gdzie Shaun Tan zrobił, Boże, 2 albo 3 strony. Okay, 4 strony. Ja jeszcze tylko zwrócę uwagę co do tej antologii. Tą antologię pokazywano mi już 7 lat temu. Tak, to tak sobie latało po rynku od lat już to prawda. Tak, i to właśnie robimy ankietę z Turtlesami, znaczy ankietę przedprzedaż z Turtlesami, bo chce Turtles na rynku. Mówi, że Transformers wyda i nagle tutaj wrzuca warianta, który też nie miał okazji zejść na rynku. Z tymi Turtlesami to też jest pieprzenie tak naprawdę, bo chodził licencjodawca po rynku i szukał, kto by to kupił tą licencję, więc jakby wiesz, tak to nie jest tak, że on nagle, że oni nie wie... Tak, to jest takie nieuczciwe trochę, jakby, czy robienie wijają wszystkim, bo licencja była do kupienia, nikt jej nie chciał kupić, więc zabukowali sobie licencję i zbierali kasę na nią. To jest proste, na rynek naprawdę nie jest jakaś tak super skomplikowany, tak?
Znaczy ja chciałem tylko jedną rzecz powiedzieć. My tu wszyscy się znaleźliśmy z tego powodu, że na rynku nie było tego, czegoś nam brakowało. Ta akurat, ta motywacja, umówmy się, nie jest zła. I ja myślę, że będą kolejne osoby, które się pojawiają. Tu problem polega ze sposobami realizacji tej motywacji, tak? I właśnie takimi no, śmiesznymi rzeczami, jak właśnie te turfelesy. Ja też tam sobie tam widziałem, ale to powiedzmy, że to fajnie, że oni to zrobili, naprawdę. I właśnie tutaj wracamy troszeczkę do tego, o czym była wcześniejsza burzliwa dyskusja, czyli różnego podziału rynku, różnych klientów kupujących poszczególne rzeczy. Mówiliście, że są osoby, które... mówiliście tutaj tak, że ktoś kupuje konkretnie Team Alpha, konkretnie rzeczy, które wydaje Kultura Gniewu. Czy mam konkretnie osoby, które kupują frankofonów czy superbohaterów? I właśnie mi się wydaje, że ta kłótnia, który czyta nie lepszy, który czy to jest dobre, czy złe, tak trochę może niepotrzebnie, bo ja na przykład odnajduję to, co chcę w waszej ofercie. To jest tak, że chcę polskich twórców, to idę do Wojtka, do Szymona, do Pawła. Chcę sobie poczytać Largo, to idę do Bartka i bardzo dziękuję, że pojawiło się to na rynku. Czy my, Leszek wznawia komiksy klasyczne polskie, Baranowskiego i tak dalej. I na przykład to jest to, że nie wiem, czy ta pierwsza połowa spotkania, czy to ta dyskusja, tak, nawet kłótnia momentami była tego warta, bo mi się wydaje, że ta oferta jest na tyle złożona, że i tak każdy znajdzie swojego odbiorcę, a część odbiorców tak rozwiczyć to kupi. Wiesz, pierwsza rzecz, tak jak nie ma złych komiksów na rynku, nie ma złych czytelników i od tego trzeba zacząć i na tym bym skończył. Ja też jedno zdanie. Ja mam tutaj, mamy kilku klientów, którzy kupują w ogóle wszystko. I widzicie, że oni to czytają. No nie, więc jakby też ten rynek dzieli się na przykład na kolekcjonerów. To są dopiero cudowni klienci. To są najlepsi klienci. To są najlepsi klienci. To są lepsi klienci. Ja chciałem powiedzieć taką rzecz. Ja myślę, że doszliśmy do rozwoju polskiego rynku, a może już chwilę temu to się wydarzyło, ale do momentu, w którym ważna jest kwestia tożsamości, która mi jest bardzo bliska. Ja przez 10 lat pracowałem z Romanem Gutkiem, od którego się wiele nauczyłem. Między innymi właśnie tego, że to może zabrzmi źle, ale nie ma co się słuchać czytelników czy widzów. On wie, co chce im pokazać, bo on chce się podzielić z nimi czymś, co jego zachwyciło, co on uznał za dobre. To jest filozofia bardzo mi bliska. Ja staram się, przeszczepiam ją na grunt komiksowy. Bo na końcu dnia okazuje się, że jak ktoś ma wymienić nazwę dystrybutora jakąś, który w Polsce jest, to czy ktoś wie, kto wprowadza ten Marvel w ogóle? Jesteście w stanie wymienić nazwę tego dystrybutora? Nie. A Gutek Film to jest marka. To jest marka, która nawet jeśli wprowadzi coś, co wam się nie spodoba, to jest to rzecz, którą przynajmniej warto się zainteresować, zaintrygować, zobaczyć. Więc ja się cieszę, że nam się udało w Kulturze Gniewu to zrobić. Ludzie znają Kulturę Gniewu, bo to jest marka, która wypuszcza różne bardzo rzeczy. Ale jeśli ktoś raz nas spotkał i mamy na to wiele świadectw, dowodów właśnie na tego typu imprezach, to oni mówią, kupiliśmy jakiś czas temu coś i kurczę, to było takie fajne, co macie jeszcze intrygującego? Więc jakby doszliśmy do momentu, kiedy marka i tożsamość wydawnictw ma znaczenie. Kiedy nieważne jest, czy komiks się sprzeda, czy nie i tak dalej, bo to jest oczywiście istotne, ale chodzi o to, żeby mieć jakiś charakter. Jakby to, co próbuje robić Leszek na przykład, odświeżając starsze tytuły. Ludzie wiedzą, jeśli chcą szukać, znaleźć coś odświeżony polski klasyka, tytuł, to pójdą do Leszka, bo on właśnie w tym się specjalizuje. Jeśli ktoś chce mangę dla dorosłych, pójdzie do Hanami, bo to jest wydawnictwo, które z tym zasłynęło właśnie. Tożsamość będzie odgrywało coraz większą rolę, bo ludzie będą wiedzieli, czego się spodziewać po Kulturze Gniewu, po wydawnictwie komiksowym, po non-stop komiks i tak dalej. Myślę, że to, co robi Fantasmagorię, to jest totalny brak tożsamości, jakiejkolwiek. Nie ma żadnej płynności, spójności, nie ma żadnej filozofii, która jakby, jakiegoś komunikatu, który by z tego wydawnictwa szedł. Jest. Jakby, no tak, po nowoczesność. Ale Szymon, oni wydali ile? 2-3 tytuły na razie, to spokojnie. Nie, bo to gdzieś ty, tam jest jakiś Crazy plan. Cat, obok jakiejś antologii odrzutów z odrzutów, obok ten Rachel i tak dalej. Teraz te żółwie. To żadna z tych rzeczy, tak powiem, obok siebie nie stało. No.
Okej, okay, zmierzając do meritum, chodzi o to przede wszystkim, że co już próbowaliśmy powiedzieć tutaj w różny sposób, że wydajemy to, co lubimy, dlatego że dzięki temu łatwiej nam skupić się na sprzedaży tego klientowi, na promocji, na pokazaniu tego publice. My po prostu kochamy komiks i do tego zapraszamy. Tak. Szymon, ja się z tobą nie zgodzę całkowicie odnośnie tego, że oni nie mają swojej tożsamości. Oni jak najbardziej mają swoją tożsamość, która mówi między innymi to, że my jesteśmy ogromnymi fanami komiksów, bardzo z jakimś takim ogromnym niespełnieniem ze strony wydawców, którzy wydają komiksy, tak? Mamy poczucie, że jest tam mnóstwo takich komiksów, które powinny być na rynku, a których nie ma, tak? I my jesteśmy w ogóle bliżej tego czytelnika niż ktokolwiek inny. Ja myślę, że to jest taka tożsamość, tak? Natomiast pytanie, czy ona zaskoczy, tak? Czy czytelnicy rzeczywiście potrzebują tego, żeby ktoś się tam nad nimi nachylił i powiedział, my wydamy co ty chcesz, czy raczej czytelnik potrzebuje właśnie czegoś takiego, co powiedzmy robicie wy, tak? Na zasadzie mamy to i to i jesteśmy w stanie ci zaoferować jeszcze to i to, tak? Konkretami, tak? A nie nachylania się pod tytułem, no będziemy robić to, co chcesz. Ja mam taką propozycję, bo to jest już koniec czasu. To, co robią, to jest... I każdemu, to, co chcecie, no. Każdemu ale to jest zdanie też tożsamość, tak? No, to, że po prostu zupełnie... Nie, to jest prostytucja, przepraszam. I zdanie podsumowanie każdego z wydawców na sam koniec. Marketingowo też działa. Proste podsumowanie. Wydaje mi się, że na rynku znajdzie się miejsce nawet dla niepoważnych wydawców. Daj mi tego jesteś. Zwłaszcza nie dyskutujmy o tych, których może nie ma, bo wtedy jest trudno się bronić. Może jest... Często jest jakaś tam koncepcja, której może nie wszyscy rozumiemy. Naprawdę, możemy dyskutować o rodzaju komiksu i wtedy na przykład my wydajemy takie, nie inne komiksy. Czasem dyskutujemy również o autorach. Czasem nie robimy, po prostu przychodzą do nas ludzie i mówią, że chcą to i to. Czasem słuchamy, czasem nie. Każdy ma swoją działkę, to jest fajnie. Myślę, że tak naprawdę jak siedzimy, to każdego z wydawców można w jakiś sposób określić, w czym się specjalizuje, co wydaje, co można się przez następne miesiące spodziewać. Myślę, że nie ma jakichś takich wielkich, super niespodzianek, naprawdę. Także... Dziękujemy czytelnikom za zaufanie. No ja dodam, mamy normalny rynek, tak? Chcieliśmy przez lata, żeby były różne komiksy. Mamy, tylko życzę wszystkim wydawcom i sobie większych nakładów, tak? Ja przede wszystkim dziękuję wszystkim kolegom wydawcom, którzy wydają rzeczy, które mnie zachwycały i zachwycają mnie do dzisiaj. Ja się wychowywałem z komiksami. Wychowałem się z komiksami i frankofońskimi, chwała Bogu, i komiksami amerykańskimi. Ja się przede wszystkim cieszę z jednej rzeczy i trzymam kciuki, żeby im się udawało wydać te wszystkie rzeczy, które mnie zachwycały i które teraz dopiero się ukazują, jak niektóre serie tutaj kolegów. I ja się cieszę z jeszcze jednej rzeczy, że mianowicie, że mogę robić, tłumaczyć komiksy, które pracować dla takich wydawnictw, które wydają komiksy, które mnie zachwycały od dzieciństwa i których kiedyś oglądałem po prostu obrazki, a teraz mogę jeszcze do tego obrazku dopisywać teksty. Także cieszę się, że mogę pracować dla was wszystkich i cieszę się, że mogę czytać to wszystko, które wy wydajecie. Także trzymam kciuki, żeby to się jak najdalej i jak najdłużej utrzymało i żeby to czytelnictwo nam rosło. Dzięki wielkie. Ja tylko powiem, że wszystkie moje tutaj być może częściowo kontrowersyjne wypowiedzi wynikają tylko z tego, że ja absolutnie kocham komiks. Czytam go od 35 lat, czytam średnio jeden komiks dziennie. Z Image'a, z Super Hero i w ogóle wszystko czytam generalnie i kocham komiks i staram się, tak powiem, tak może trochę czasami ta miłość tak się ulewa ze mnie. Dziękuję bardzo. Ja trochę solidaryzując się z rozpoczynającymi działalność wydawnictwa, powiem tak, pamiętam początki każdego z wydawnictwa, które tutaj się działo i ta spójność to nie było coś, czym każde z tych wydawnictw świeciło po oczach czytelnikowi od samego początku. To się gdzieś wykuwa raz dłużej, raz krócej. Jedynie Szymon, jak Feniks, wyskoczył z ukształtowania do końca i za to mu dziękuję. To jest moje pierwsze, no właściwie drugie spotkanie wydawców. To jest cudowna rozrywka. Mam zamiar uczestniczyć w tym przy każdej możliwej okazji. To prawda, jest to coroczna impreza, której ciężko mi też odpuścić. Nie, no naprawdę, będziecie grzałem z badmintona tutaj, żeby tylko naprawdę z wami tu być, to fajne. Ale tak podsumowując, ja inaczej niż Szymon, kompletnie. A jeżeli chodzi o literaturę, ja bym chciał, żeby kiedyś była taka sytuacja, że wybieram sobie pomiędzy komiksem, reportażem, a powieść, a
powieścią grozy, tak, i że jest mi absolutnie wszystko jedno, gdzie, jaki gatunek, co czytam, bo mi jest absolutnie, jako czytelnikowi, absolutnie jedna ryba właściwie, tak, dopóki to nie jest opakowanie drzemu, tak, i nie sprawdzam je tym stuku, to ja wszystko mogę czytać. Aha. I to jest taki czytelników najbardziej oczywiście wszystkim nam życzę właśnie, którzy po prostu lubią czytać. I niestety, jak wiem, po badaniach jest nie za dobrze, ale miałem podsumować. Więc ja się cieszę, że jest bardzo różnorodnie, właśnie, że są bardzo różne pomysły. Są też różne kanały sprzedaży. Każdy testuje, próbuje. Najważniejsze, żeby rozszerzyć, żeby wyburzyć troszeczkę tą getto idealną sytuację, którą częściowo jeszcze mamy w mózgu, gdzieś te nasze synapsy się zatrzymały. Niestety troszeczkę faktycznie sky is the limit. Musimy to próbować. No, tutaj Szymon ma rację i ja się podpisuję. To jak mam być jedno zdanie, to ja tylko polecę klasykom dla siebie i dla kolegów. Róbmy swoje. Nie ma dnia bez kreski. Właśnie muszę iść do toalety. Ja bym sobie życzył więcej takich spotkań, bo było fantastycznie, a nam wszystkim po prostu więcej klientów. Krótko na temat, dziękuję. Ja też bardzo krótko. Czytajcie komiksy. Ja po sobie widzę i po ludziach z komiksowa, z którymi rozmawiam, że naturalnym stanem komiksiarza jest narzekanie. To jest naturalny stan Polaka. Bardzo się cieszę, że akurat tutaj sytuacja jest stabilna. Konsekwentna. Zdecydowanie. I teraz ponarzekam. Cieszymy się, że jest nas więcej. Pewnie, że tak. Oczywiście barwne. Ale. Komiksowo powinno być barwne, bo dzięki temu no, im więcej tych impulsów z zewnątrz dostajemy, tym bardziej urośniemy jako ludzie. No ja ze swojej strony chciałam tylko podziękować bardzo wszystkim tym, którzy wspomagali od początku, jeszcze do tego 2015 roku, kiedy to się wszystko u nas zaczynało, przede wszystkim Taurusowi, ale to no, też innym wydawnictwom. Podziękować też czytelnikom, którzy zagłosowali swoim portfelem, no i też nawet tym wydawcom takim mniej, nawet fantasmagorią, tak? Dlatego, że dzięki nim, patrząc na to, że jaką mają komunikację z czytelnikami, no to nie jest moja komunikacja, tak? Ale jeśli im to działa, to oni też ciągną ten rynek. I dobrze. Wszyscy ciągnijmy ten rynek dalej. No jesteśmy różni, duzi, mali i oby nasi czytelnicy też byli różni, duzi, mali i żeby było ich jak najwięcej. Kochani komiks, kochani wydawcy, dziękuję bardzo.